Dzień dobry, witamy w kolejnej odsłonie Guitar Stories. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę z tego dzisiejszego spotkania, bo na tego gościa czekaliśmy długie, długie miesiące i wasze prośby były także, żeby ten gentleman się u nas pojawił. I jest facet, który jest fajnym człowiekiem przede wszystkim, ale multiinstrumentalista, bo jest to akordeonista, jest to waltornista, jest to gitarzysta i od niedawna wokalista. Darek Kozakiewicz, cześć. No to miłe powitanie, naprawdę bardzo dziękuję. I ja również dziękuję za zaproszenie, bo myśmy rzeczywiście kilka miesięcy pracowali nad tym. No, nie udawało się, ale dzisiaj się szczęśliwie udało. Jestem naprawdę bardzo zadowolony z tego. Powiedz mi na początek, po co ci gitara, skoro na akordeonie mogłeś grać melodię, akompaniować sobie i jeszcze śpiewać? Gitara zaczęła być bardzo modna. Ja właściwie na akordeonie grałem dla swojej mamy i na gitarze też. Mhm. Dla swoich rodziców grałem na początku. Takie były początki. A w latach 50., początek 50., ja miałem wtedy 5-6 lat, więc jak dotknąłem strun gitary, więc to był chyba najbardziej taki no, wybuchowy boom na w ogóle zespoły gitarowe. Mhm. Już nawet i w Polsce pokazały się i czerwone gitary, i niebiesko-czarni, i czerwono-czarni. I to już się zaczynało, więc chęć po prostu bycia również z gitarą. Aha. Też spowodował to, że zacząłem grać. Łatwiej było poderwać na gitarę niż na akordeon? To, słuchaj, wszyscy tak twierdzą, że tak. Być może, że tak. Przynajmniej na początku to się sprawdzało. Ty ze szkołą muzyczną masz trochę wspólnego? Miałeś jakiś romans z nauczaniem muzycznym? Znaczy chodziłem do ogniska muzycznego, bo ja chodziłem do podstawowej szkoły, to jednocześnie chodziłem do ogniska. I uczyłem się grać na akordeonie. Miałem wspaniałego profesora, miał przepiękny akordeon. Rodzice mi kupili po roku już Victorię 80, aha, która była mniej więcej mojego wzrostu. Ja byłem taki, a ten akordeon był chyba jakiś takim, no, podobnego wzrostu, więc tata specjalnie poszedł do rymarza i zamówił mi takie szelki, wow, które mi podtrzymywały ten akordeon. Ja po prostu miałem nos tutaj mniej więcej na tych miechach, ale grałem, chciałem się uczyć. A powiedz mi, skąd się wziął pomysł w ogóle, żeby ci dać waltornię do ręki? Prawda jest taka, że ja chciałem dalej studiować muzykę. Chodziło mi o to, że ja oczywiście grałem w klubach, grałem już muzykę rockową, bluesową najpierw, ale chodziło o to, żeby poznać głębiej klasykę, żeby zagrać na fortepianie, żeby zaśpiewać w chórze, żeby mieć takie bardziej ogólne pojęcie w ogóle o muzyce, głównie o klasycznej. Mhm. Chciałem pójść też również uczyć się na gitarze typowo stricte klasycznej, ale pan profesor widocznie nie zrozumiał moich intencji, bo ja mu powiedziałem od razu na początku, że ja już gram na gitarze elektrycznej, ale chciałem poznać nuty, chciałem grać tak jak André Segovia. Bo oglądałem koncerty Segovii i mówię, ojej, jakie to piękne, że na jednym instrumencie można zagrać wszystkie partie, czyli partię basową, akordową, melodię. Mm. I to było dla mnie po prostu nieziemskie. Ale pan profesor nie zrozumiał tego, w związku z tym odbyłem tylko dwie lekcje i na tym się skończyło. A waltornia, przede wszystkim ja chciałem iść na klasę saksofonu tenorowego, bo bardzo lubiłem saksofon tenorowy, brzmienie i to mnie tak pasowało nawet do bluesa i do zespołów gitarowych, że ten tenorowy saksofon był właśnie, brzmienie miał idealne do tego. No nie było klasy takiej. Aha. Była klasa klarnetu. Na klarnet nie było miejsc. Więc zapytałem, czy jest jakieś miejsce w ogóle w tej szkole. No jest na waltornie. No to bardzo proszę, no to niech będzie waltornia. I strasznie mi się to spodobało. Pan profesor mówi, Darek, ty jesteś urodzony do waltorni. Ty masz takie usta do tego ustnika, wiesz? Nic tylko, żeby dmieć. Tak. Pierwsze lekcje były, pamiętam, że bardzo zabawne, bo pierwsza lekcja polegała na tym, że
na stoliku, pan profesor miał rozłożonych chyba z 6 ustników i ja musiałem po prostu w te ustniki dmieć, wiesz? I każdy z tych ustników miał ciekawe dosyć brzmienie, zbliżone do. Ale to widzisz, ja tak jak teraz się przyglądam twoim ustom, to ty byś był też dobrym tubistą. No wiesz, usta są podobno ważne, jeśli chodzi o te rzeczy. Nie wiem jak saksofon, ale te ustniki mają coś takiego, że jednak usta są bardzo ważne w wydobywaniu odpowiedniego tonu. Słuchaj, no i chciałeś chodzić do tej szkoły i niby chodziłeś, ale zadzwonił do ciebie Tadek Nalepa i zwiałeś ze szkoły. No zwiałem ze szkoły, bo znaczy miałem wybór. Albo zostać w szkole, albo dołączyć do zespołu Nalepy. No, wiesz, tutaj w zasadzie nie miałem żadnych wątpliwości, bo chciałem zdecydowanie grać. Także to było też bardzo szczęśliwe, że trafiłem właśnie do Tadeusza Nalepy. U Tadeusza, nie? Słucham? Ile ty miałeś lat? 20? Ja miałem niespełna 19. Aha. Skończono 18 miałem. Więc to było ogromne szczęście i w ogóle, no wiesz, no jakby ogromny zaszczyt, dlatego że ja jeszcze 2 lata wcześniej to obserwowałem, wiesz, z tłumu. Chodziłem na koncerty, wiesz, zespołów, a już na Polan i na Breakoutów, no to musiałem, wiesz, się dostać na koncert. I z tego miejsca oglądałem Breakout i mi się nawet nie śniło, że za 2 lata będę tak samo na tej samej scenie obok Tadeusza. Skąd się Tadeusz o tobie dowiedział? Ja grałem w takim zespole 5, że tam grał Krzysztof Dłutowski, który grał w Blackoutach. Aha. Tak, i przez Dłutowskiego Tadek dotarł do mnie. Tadeusz Nalepa, no, nie bez przyczyny jest wystawiany na piedestał. Co ci dała współpraca z Tadeuszem Nalepą? Tobie jako muzykowi i tobie jako człowiekowi? Przede wszystkim możliwość rozwijania się w muzyce bluesowej. No bo grało się bardzo dużo koncertów i właściwie co koncert można było osiągnąć jakby wyższy trochę pułap tego, co by się chciało. Słuchając cały czas różnych bluesmenów i grając, no, przeważnie 2-3 koncerty dziennie przez miesiąc. No to wiesz, to cały czas w zasadzie, jeśli masz chęć tworzenia, to co koncert wyzwalasz sobie jakieś pewnego rodzaju inwencję. Ja bym to nazwał chyba jakąś inwencją, bo kolejny koncert po prostu jest dla ciebie jakimś wyzwaniem i nie chciałbyś powtarzalności, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja nigdy nie lubiłem się powtarzać. Ja właśnie do dzisiaj tak naprawdę to, dlatego czasami jest tak, że zagram coś, a nawet nie bardzo pamiętam, co się wydarzyło. I ja tego nigdy nie powtórzę, po prostu. To trochę tak jak z jazzem jest, nie? Że nie, to nie jest zaprogramowany występ. Dokładnie to jest tak jak z jazzem. To jest podobnie. A powiedz mi, czego Tadeusz wymagał od ciebie jako od gitarzysty? Nie miał wymagań. Ja nie czułem żadnej presji, żadnej zazdrości, może. On mi dawał po prostu pełne pole do popisu. Zresztą on, pamiętam, że na jakiejś reedycji chyba płyty blues, on napisał coś takiego, że dał mi pełną dowolność tego, co chcę zagrać. I w zasadzie ta płyta to głównie ja. No, tak napisał, co naprawdę, co mną tąpnęło, bo Nalepa, Tadek nigdy nie był taki wylewny. No, zawsze jednak trzymał twardo pozycję lidera i po prostu tak musiało być. No wiesz, muzycy są czasami niesforni, czasami, wiesz, no spóźniają się, nie pilnują różnych rzeczy, więc musiał po prostu taki być. No pytam o to nie bez przyczyny, bo to trochę się, mam wrażenie, teraz to zmieniło. Teraz muzyka jest bardziej zaprogramowana i każdy katuje w domu swoje partie, wyćwiczone to matematycznie bardziej niż muzycznie. Tak, nie? Tak, tak. A wtedy mam wrażenie, że Tadeusz
Tadeusz też. Tak. Dawał wam wolną rękę, żebyście się wykazali swoją inwencją, tak? I z tego się budowała dopiero tak, muzyka. Tak, tak, tak. Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o bluesa, to większość tych utworów była właściwie na pewno zaaranżowana przez Tadka. Jeśli chodzi o harmonię i linię melodyczną, no teksty wiadomo, przecież pracował z Bogdanem Leblem od samego początku do końca. I natomiast to, co się działo w środku i to, co można było z tego uzyskać, to Tadeusz na pewno się temu przysłuchiwał. Aha. Na pewno się temu przysłuchiwał i stąd widział, na co może pozwolić poszczególnym muzykom. Mhm. Ty byłeś tytanem pracy? Lubiłeś ćwiczyć? Absolutnie. Bo właśnie tak ja się przyglądam. Leniem. Ja nie lubię w ogóle ćwiczyć. Ja sobie nie wyobrażam. Po prostu ćwiczenie jest tak potwornie nudne, że coś niesamowitego. I wiesz, ja... No jak można... Ja rozumiem, że na przykład są mistrzowie, którzy na przykład, nie wiem, jakieś bardzo trudne frazy, czy to jest progresywny rock, czy jakiś trochę w stronę jazzową, czy no różne rzeczy, no na przykład, nie wiem, 1000 razy powtarzają ten sam riff, albo te same skale. Mhm. Ja sobie tego nie wyobrażam, że bym mógł po prostu wytrzymać z czymś takim. Dla mnie ćwiczenie to jest po prostu granie. Ja Jasne. Kiedyś, jak sprzęt hi-fi'owy nie był tak łatwo dostępny, to po prostu sobie improwizowałem w kuchni do zwykłego radia. Mm-hmm. Do piosenek, które leciały w radio, czy utworów, czy coś. Po prostu grałem z nimi. Mm-hmm. Po prostu improwizowałem. No moja babcia zawsze mówiła, bo chodziłem po korytarzu, po takim przedpokoju i zawsze widziałem, jak babcia moja siedziała na łóżeczku i zawsze mówiła do mnie, o, a ja z tą gitarką tam chodziłem, sobie grałem, a my, Daruś, oj, Daruś, zagrałbyś jakąś ładną melodię, a to tylko takie jakby koty miałczały. No bo ja uczyłem się tych podciągań, wiesz, sobie babcia grałem. Pewnie wolała akordeon, no. Babcia wolała akordeon, zdecydowanie też śpiewała. Profesor zawsze mi mówił, że na sukces składa się 10% zdolności, 90% to jest ciężka, systematyczna praca. U ciebie ta ciężka, systematyczna praca to było takie właśnie chodzenie po korytarzu i improwizowanie do usłyszanej piosenki. Wszystkim słuchanie. Ja dużo słuchałem wtedy. I jakby to, co zanotowałem ze słuchania, gdzieś tam po prostu przerzucałem na instrument. Mm-hmm. Wiesz, nie uczyłem się tego na pamięć, ani nie, tylko po prostu to takie było dla mnie dosyć wygodne, no bo wiesz, kopiowanie też jakieś ma swoje może zalety, no bo jak człowiek się uczy, no to musi po prostu te podstawy poznać, prawda? Mm-hmm. Wiesz, no baza najważniejsze jest, od kogo się uczysz, wiesz? No bo jak się uczysz naprawdę od mistrza i geniusza, no to dobrze, a jak od średniaka, no to trochę gorzej. Ja miałem to szczęście, że akurat się uczyłem od Hendrixa. Mm-hmm. Przysięgam ci, nie wiedząc na przykład, wiesz, co on zrobi w ogóle, bo to był 67 rok, jak usłyszałem Hey Joe, wiesz, i po prostu to mnie powaliło, bo co było coś po prostu, no coś wspaniale innego niż do tej pory, niż B.B. King, niż Bloomfield, niż nawet Clapton, niż nawet Jeff Beck, wiesz, czy Page. I zaczynałeś od razu szukać przesterów? Momentalnie, jak usłyszałeś Hendrixa? Nie było żadnych przesterów. No ja wiem, to sam sobie pewnie robiłeś. Nie, był tylko wzmacniacz. Był tylko wzmacniacz. Ja pamiętam, mój przester pierwszy, to był jakby, były takie grundigi, małe magnetofony i tam się cinch, dobrze mówię? Cinch, z tyłu, tak. I jak się wciskało nagrywanie, to można było przez ten kabelek grać sobie i z tym magnetofonem... Nie, ja chyba w ogóle nie wiedziałem, co to jest przester. To znaczy, pierwszy przester to widziałem u Tadeusza. Tylko z tym magnetofonem musiałem wyjść na lotnisko w Łodzi i grać przez 4 godziny, żeby strzelił głośnik. Aha, i jak strzelił głośnik, dopiero był przester. A wiesz, że ja słyszałem taką opowieść, że jeden z nawet dzisiaj grających gitarzystów robi w membranie otwory. Po prostu dziurawi. I wtedy uzyskuje ten taki naturalny jakiś taki właśnie coś w rodzaju przesteru. Ja pamiętam, że pierwszy właśnie, to nie przedtem, to był fus. Mm-hmm. No to Tadeusz przyjechał z Holandii, pierwszy fus Marszala. Mm-hmm.
Dzisiaj gdyby taki znaleźć, to kosztuje majątek, bo to teraz te wszystkie wintażowe, te wszystkie pierwsze konstrukcje są bardzo cenne. Chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do szkoły poniekąd, bo mówiłeś, że chodziłeś do szkoły, żeby poznać też więcej muzyki od strony teoretycznej. I teraz na przykład jak słuchałeś utworów gitarzystów Hendrixa, ty ze słuchu łapałeś, starałeś się zapamiętać, co on zagrał, czy analizowałeś sobie, że o... Nie, raczej ze słuchu. Ze słuchu? Tak, raczej ze słuchu. Bardziej mnie interesowało raczej na przykład później, już w późniejszym etapie, kiedy już pokazały się jakieś urządzenia, których on używał w studio, bo nie takie efekty, które dzisiaj się używa, więc metodą studyjną uzyskiwał przepiękne brzmienie. To mnie zastanawiało zawsze, jak to się dzieje, że to tak brzmi bardziej. Natomiast nuty, nie zależało mi też na wszystkich nutach, dlatego że to było raczej takie trochę nieosiągalne, ale przede wszystkim słuchałem, bardzo często słuchałem. Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z Krzyśkiem Ścierańskim i on powiedział, że zakodowałem to, że jechał do innego miasta, żeby podejrzeć, jak się gra akord septymowy, nie? Dawno temu. Więc myślę sobie, że na przykład jak usłyszałeś przebieg po zmniejszonym akordzie, ale nie wiedziałeś, że to jest akord zmniejszony, to starałeś się dociec do tego, jak on się nazywa i jak on wygląda, czy zapamiętałeś palcowanie na gryfie? Nie, no oczywiście, wiesz, no musiałem też poznać akordy, interesowały mnie, jak się buduje akordy, jak się nazywają te akordy, bo nie wystarczyło mi tylko, że ja na przykład znam taki akord, to on się nazywa, ale jak przesunę palec w inne miejsce, to będzie też akord, ale on, jak on się będzie nazywał, to mnie bardziej interesowało. I w ten sposób poznawałem te akordy, ale oczywiście miałem też jakieś wydawnictwo w postaci akordów gitarowych, takich podstawowych akordów i tam były właśnie te zmniejszone, zwiększone, trochę takie trudniejsze. Właściwie, wiesz, chodziło o to, żeby je poznać. Czy były w użyciu? Mniej. Powiedziałbym, że mniej. Powiedz mi jeszcze o swojej improwizacji, bo to bardzo mnie interesuje. Ja mam od lat kłopoty z improwizacją i jak tylko ktoś mi mówi, że masz wyjść na solówkę, to zapieram się rękami i nogami. Czy ty ćwicząc, chodząc po tym korytarzu i improwizując, wymyślałeś sobie, grając już wcześniej, to co zagrasz później, czy palce ci leciały i szukałeś dźwięków i jak je znajdowałeś, to zapamiętywałeś? Nie wymyślałem nigdy, co zagram. Znaczy, to wszystko zależy od tego, co słyszę obok. Wiesz, jeśli słyszę na przykład, że słyszę daną harmonię i jest to, nie wiem, może to być zespół gitarowy, może być, bardzo lubię też skateboardami grać, bo one dają trochę szersze pole jakby harmoniczne i wtedy jest ciekawiej, wtedy jest ładniej, wiesz? I dopiero do tego, jestem otoczony jakby tą harmonią, tym rytmem i lubię się znaleźć w środku tego całego zamieszania, wiesz? I wtedy improwizuję z punktu, wiesz, no to zależy, jaki jest rytm, jaki jest metrum, no wiesz, pewnego rodzaju może to chodzi o po prostu muzykalność, wiesz, że nigdy też nie zastanawiałem się specjalnie, co mam zagrać, po prostu coś się musiało zacząć i improwizujesz na zasadzie opowiadania. Kwestia chwili. Wiesz, technika jest potrzebna głównie do tego, że twoje palce, to co masz zagrać, muszą być bardzo, bardzo blisko myśli, którą tworzysz. Najpierw jest myśl i to jest ułamek sekundy i po prostu z tego przenosisz na dźwięk, na strunę. Wiesz? Się zastanawiam, jakbym cię na przykład zaprosił do studia, żebyś zagrał solówkę w jakimś utworze, to przed nagraniem, czy lepiej, żebym cię zdenerwował, czy lepiej, żebym cię rozśmieszył, bo wtedy każda by była inna, nie? Lepiej, żebyś mi w ogóle tego nagrania nie puszczał wcześniej. Aha.
W ogóle nic nie wiem. Mhm. Puszczasz mi nagranie, mam odpowiedni sound, puszczasz mi nagranie i gram. I ty grasz, ja mówię... I ja uwielbiam takie rzeczy. Wiesz, czego ja nie znosiłem? Ja nie znosiłem na przykład, jak byłem często zapraszany do studia, że najpierw reżyser mówi, no to teraz ja ci puszczę podkład, zagraj coś na próbę. A ja mówię, nie gram niczego na próbę, puszczaj mi od razu, wciśnij rekord. Mhm. Jak nie wcisnął tego rekordu, to ja byłem wściekły, wyszedłem. Mhm. Po prostu nie mogłem tego zrobić. Mówię, dlaczego tego nie nagrywałeś? Aha. Nie nagrywa się po prostu takiego pierwszego uczucia, odczucia, mhm. No kurwa, trzykrotnie. Nie szkodzi, wiem. To pierwsze wrażenie jest najcenniejsze, najbardziej naturalne. Wiesz? A jak ktoś ci powie, wiesz co, zagraj jeszcze raz. No to zagram, oczywiście, potem, że mogę zagrać, ale to już nie będzie to. Zawsze ta pierwsza jest najlepsza. Mhm. A jak to jest? Może uderzę w czuły punkt. Jeden z twoich kolegów, z którymi grałeś na scenie, powiedział mi kiedyś, spróbuj powiedzieć krokodylowi, żeby się ściszył na scenie. To dostaniesz w rej. Nieprawda. Miałeś kłopoty z akustykami? Że... Wiesz co, czasami mi zwracali uwagę, że może jestem trochę za głośno, ale ja się dostosowywałem, naprawdę. Zawsze mówiłem, Jureczku, dobrze, przepraszam, już się podciszam. A dlaczego nie chciałeś się ściszać? Co takiego jest ważnego, żeby być głośno na scenie? Co w twoim przypadku dawało? Nie, to jest kompletnie... Myślę, że to jest duży, duży błąd i przez tego kolesia, który to powiedział, i duży błąd dlatego, że mi nigdy nie zależało, z duszą na ramieniu to powiem, nigdy mi nie zależało na tym, żeby grać głośno, aha, żeby grać najgłośniej. To jest w ogóle, przede wszystkim to jest niemożliwe, żeby słuchać się żeby słuchać samego siebie na scenie. Mhm. Wiesz, to po prostu nie można grać. Wiesz, ja lubię po prostu mieć ten instrument bardziej wtopiony w podkład niż to, żeby on wyszedł. Nie wiem, no może wrażenie było takie, że rzeczywiście byłem głośno, ale ja z kolei się bronię. No. Mhm. Nie wcale mi zależy na tym, żeby był najgłośniejszy. Jasno. Czy grając używałeś ucha? Czy bez ucha grałeś? To znaczy próbowałem, ale jakoś, wiesz, nie miałem kontroli nad wzmacniaczem, nad dźwiękiem. Nie ufasz tym 21 rzeczom takim technicznym, cudeńkom? Wiesz co, techniczne, oczywiście te cudeńka są ważne. Kwestia może przyzwyczajenia, wiesz. Uh-huh. Może to było, pamiętam, że kiedyś nawet chyba 3 koncerty zagrałem z tym uchem i powiem ci, grało mi się nawet, jeśli chodzi o jakby taki plan harmoniczny, który miałem w słuchawkach, bo wiesz, bo to jest zupełnie inaczej. Wszystko wtedy ładnie słychać, wiesz. Uh-huh. Cały masz pełne spektrum brzmienia zespołu i wtedy możesz sobie ustalić ten środek, o którym mówię, mhm. Wiesz. Ale z kolei nie miałem kontroli nad dźwiękiem, nad barwą. Wiesz, to wszystko takie było jednorodne. No, wiesz, jak słyszę wzmacniacz, to ja wiem. Wiesz, ja się do niego zbliżę, czy trochę, wiesz, więcej góry, czy to się wszystko zmienia. Mhm. Wiesz, no, niespecjalnie mi się podobało to granie słuchawką. Jasne. Chociaż mogę grać, w studio mogę zagrać też słuchawkę bardzo chętnie. Pogadajmy jeszcze. Wolę nawet chyba w studio zagrać słuchawkę. Słuchawka. Niż tak. Pogadajmy jeszcze chwilę o Perfekcie. Bo rozmawialiśmy o nieodżałowanym Tadeuszu, że tam była jedna wielka improwizacja, choć zamknięta w ryzach, prawda? Mam wrażenie, że z Perfektem tak nie było, że tutaj zespół był bardziej zaprogramowany, choć były tak zwane solówki, w których mogliście się powyżywać trochę. Mhm. Nie męczyło cię to granie przez długie lata? Nie męczyło mnie. Dla mnie zawsze każdy numer był wyzwaniem. Aha. I nigdy nie grałem tych samych solówek też. Starałem się jakby to co trzeba było, czyli takie miejsca charakterystyczne, mhm. które jakby były skomponowane
przez kompozytora danego utworu, nie wiem, konkretna melodia, czy jakiś rodzaj aranżu, to tego nie zmieniałem. Mhm. Ale na przykład część taką open, którą miałem dla siebie, to zawsze robiłem jakieś grecy. No, czy takim brzmieniem, czy takim brzmieniem. Robiłem to częściowo i dla siebie, żeby nie było nudy, ale częściowo robiłem to również dla chłopaków zespołu. Aha. Bo to zawsze zaskakiwało. A nagle, tego krokodyl coś tam wymyślił innego. I zawsze były takie odczucia, fajnie dzisiaj było. A dlaczego? No było inaczej. Robiliście sobie, dowcipy to może źle powiedziane, ale takie właśnie zaskoczenia, niespodzianki na scenie, żeby koncert był bardziej kolorowy dla was? Że Markowski zapomniał tekstu do autobiografii, za szóstym razem dopiero wszedł, to była duża niespodzianka dla nas, tak. To już był koncert, który zapisał się. Albo że na przykład przyszli koledzy techniki i z innego zespołu, którzy nastroili mi gitary, ale nie wiedzieli, że ja stroję pół tonu niżej. W związku z tym dali mi gitarę, bębniarz nabił, padł akord, ja byłem pół tonu wyżej, a reszta pół tonu niżej. Ale co, i transponowałeś od razu, czy co, czy odłożyłeś gitarę? Nie miałem czasu, bo zacząłem tutaj coś grać i stroić, nie dało rady po prostu. Odłożyłem tą gitarę i powiedziałem Filip, daj tą drugą, bo tą drugą miałem w próbie, na próbie rano, to będzie... Tą te stroili. Nie, powiesz, bardzo trudno jest ta stroić instrument, wiesz, gitarę jak kapela gra, wiesz, to jest tak głośno, to są, wiesz, to, nie, to jest trudno. Można, tylko że no, to wymaga chociaż, nie wiem, minuty, może dwóch minut. Powiedz jeszcze, zastanawia mnie jedno, jak to się gra, jak się gra w ogóle utwory po 20 latach, które są cały czas przebojami? Bo jeden z twoich kolegów z Perfektu powiedział mi: Kasprol, kurde, ja naprawdę już nie lubię tej autobiografii, ale my musimy ją grać. I ja mam tego świadomość, że my będziemy ją cały czas grać. Ale już mam jej dość. Ja nie miałem tego wrażenia. Miałeś, nie? Nie, ja miałem może jakieś, do pewnych utworów, ale to może jeden, może dwa numery takie, które... Ale nie dlatego, że one mi nie odpowiadają, tylko że po prostu były źle grane. Aha. Po prostu źle grane. Nigdy nie było czasu, żeby to porządnie zrobić i po prostu było grane bałaganiarsko, wiesz? Aha. I dlatego zawsze trochę tak mnie, wiesz, bolały plecy, wiesz? Że, ale czasami po prostu ten numer trzeba było zagrać, bo on nie był jakby w programie, tylko czasami żeśmy grali, jak chcieli jakiś bić, czy coś brakowało, no to może to. I to zawsze, i to mi się nigdy nie podobało. Natomiast takie, te największe przeboje, piosenki, autobiografia, czy nie Praczewka, zawsze mi się przyjemnie grało. Może dlatego, że nie moje. Może. Może w tym jest problem. No to skoro teraz o swoich, zahaczyłeś o swoje, dobrze ci się śpiewa swoje piosenki? Bo to wiesz, jak numer jak jest cudzy, to masz do tego trochę inny dystans, wiesz, natomiast do swoich może bym się znudził szybciej. No to jak z tym śpiewaniem jest swoich piosenek? Podoba ci się śpiewanie? Podoba mi się, ale nie u wszystkich. Mówię o twoim śpiewaniu. Wiesz, no to był po prostu przypadek trochę, no. Mogłem to zrobić trochę na większym luzie, ale bałem się trochę tekstu, wiesz, dlatego, że jak śpiewałem to po fińsku w studio, to mi się bardziej podobało. Jak Jacek przysłał tekst i zobaczyłem na tekst, to trochę się przestraszyłem, dlatego, że chodziło o dykcję, wiesz. Aha. Wiesz, żeby tekst, po prostu, żeby tekst docierał, no. Wiesz, zawsze mi mówiono, zawsze mnie to uczono, tekst musi docierać, no nie, po prostu, no, wiesz, no, trochę, ja miałem zawsze jakieś takie problemy, no, z tym, ci mają wokaliści czasami z tym, starałem się zaśpiewać to po prostu w miarę precyzyjnie i tak, żeby tekst docierał i jest okej, ale troszkę mi brakuje troszeczkę takiego luzackiego bardziej wyśpiewu w tym.
bardziej jesteś krytyczny do siebie śpiewającego, czy bardziej do innych? Jak to jest? Nie, no ja w ogóle, wiesz, ja nie śpiewam, ja po prostu ja nagrywam sobie demo. Ale wiesz, wielu ludziom się spodobało, jak zacząłeś śpiewać i to no jedni traktowali może, jako ale... ciekawostkę, a inni już sobie coś planowali, że może się ukaże cała płyta, gdzie będziesz śpiewał. Nie, nie czuję tego, nie tak? czuję. To znaczy, mógłbym, to dla mnie nie jest trudne na przykład, żeby jakoś pociągnąć po prostu w taką stronę, prawda? No przecież ja nie mam ani skali, ani nie mam mocnego, ale tu nie chodzi o to, tu chodzi o pewien wyraz. Też nie ma. Tak, tu chodzi o wyraz, wiesz, o wyraz. Ja na przykład mógłbym to zrobić, ale ja za bardzo byłem zajęty spełnieniem marzenia, czyli po prostu zrobienia swojego zespołu, takiego, no, z wokalistą na poziomie, z wokalistką właściwie, no, tak naprawdę, no. Dobra, to skoro jesteśmy przy spełnianiu marzeń, gitary. Ty sam dłubiesz w gitarach. To jest spełnianie... Każdy dłubie. No, wiesz, ale ty tak dłubie. Dłubiesz tak na swój specyficzny sposób. To jest też spełnianie jakiegoś marzenia? Masz swoją ulubioną gitarę, czy właśnie nie? Jaką sobie zrobisz, jak ją pomalujesz, tak będzie? To był też trochę przypadek. Wiesz, ja wszystkie gitary, które... Znaczy, jak sięgnę pamięcią, to teraz mi przypomniałeś, że właściwie te pierwsze gitary... To też były przeze mnie modyfikowane, aha, wiesz? No przecież ja miałem Jolanę, ona na Nowotki w sklepie muzycznym, jak wracałem z Pragi z technikum, bo chodziłem do technikum samochodowego, rodzice chcieli im po prostu, żebym zdobył zawód. I wybrali bardzo dobrze. No technik samochodowy w tamtych czasach, no to w ogóle, wiesz, do dzisiaj taka robota. Dostałem przed tą witryną ta Jolana. Jolana była wystawiona, kosztowała, pamiętam, 7400 zł. Mhm. Ojciec zarabiał chyba, nie wiem, 4,5. Mama nie miała pracy, ale chałupniczo pracowała. Mhm. Bardzo, bardzo ciężko wieczorami robiła takie chałupnicze jakieś rzeczy. Więc ja się do tej gitary modliłem, no piękno, widziałem tam, ktoś tam tą gitarę już miał chyba, nie, chyba Janusz Popłacki miał chyba pierwszy tą gitarę, niebiesko-czarną. Mhm. No i trudno było te pieniądze zdobyć, w końcu jakiś tam coś rodzice pozbierali, trochę wzięli jakąś pożyczkę, coś, kupili mi tą Jolanę. No to było święto, no to na tej Jolanie nagrałem przecież blues breakoutów. Mhm. Na tej Jolanie i na robionym wzmacniaczu. Po prostu wzmacniacz robił taki pan, nazywał się, do dzisiaj pamiętam, pan Osostowicz, nie wiem, czy w ogóle w jakiej kondycji, bo od tamtego czasu go nie widziałem. Robiony wzmacniacz, który się po prostu w klubach, jak graliśmy, co chwilę palił jakaś, dym z niego wychodził z ogniem. No i na Jolanie nagrałem blues breakout. Jak odszedłem od breakoutów, no to tą Jolanę zmodyfikowałem i grałem w zespole Test. Mhm. Zresztą mam ją do dzisiaj, bo ja tej gitary właśnie zmodyfikowanej Jolany szukałem 15 lat po świecie. Poruszyłem wszystkich moich znajomych, bliższych, dalszych, za oceanem bardzo dużo kolegów, którzy wyjechali, nie wrócili, pytałem o tą gitarę, czy coś wiedzą, jakieś tam ślady były, ale niestety nie tak. W pewnym momencie przyszedł mail do mojej menażerki, jesteśmy w posiadaniu gitary Darka Kozakiewicza z 72 roku i jest zdjęcie zespołu Test z tą gitarą. Wyobrażasz sobie? No to trudno sobie wyobrazić. Po 50 latach, a mało tego, gitarę miał facet, który mieszkał ode mnie o 400 metrów dokładnie. Przyszedłem, gitara była po prostu nie zmodyfikowana, tak jak było. W starym takim futerale, zrobionym po prostu przez jakiegoś rzemieślnika, wiesz. To ma, jest po prostu najpiękniejsza rzecz, jaką no słyszałem. No po tylu latach. Super. No. A powiedz mi, co było takiego w tym grzebaniu w gitarach? Brałeś gitarę jako... Bo ja na przykład tak miałem z zabawkami, że jak dostawałem samochodzik, to oczywiście musiałem go rozebrać, żeby zobaczyć, co jest w środku. Mm-hmm. I to samo było tak z gitarami. Miałem Defila, półpudło takie z wajchą i była mowa o tym, żeby nie odkręcać wajchy, bo tam sprężynki wyskoczą, tak, coś tam. Tak. No i co ja zrobiłem? Oczywiście pierwsze, co odkręciłem. To odkręciłem. Tak. Dla zasady po prostu odkręcałem, żeby zobaczyć, co jest, poznać i
pomyśleć, co można ulepszyć? Czy po prostu nie pasowało ci brzmienie i dopiero wtedy zaczynałeś szukać? Przede wszystkim to, tak, bo już jakąś tam wiedzę na ten temat miałem. Mniejszą wiedzę miałem na temat wzmacniaczy, bo w ogóle, wiesz, nie wiadomo było, ja miałem pierwszego Marshalla w 72 roku, już miałem głowę Marshalla 100-watową i kolumnę oryginalną, to o wzmacniaczu nie wiedziałem nic, ale już z gitarami byłem na tyle obeznany, że wiedziałem, na czym polega brzmienie, mniej więcej, że chodziło o wymianę głównie przystawek, które dawały nie to brzmienie, którego szukałem. Wymianie kluczy, wiesz, tam szlifowanie progów, coś, jakieś bardzo, bardzo delikatne jakieś usprawnienia. A teraz to, na przykład w obecnym czasie? No, stwierdziłem, że te gitary, które są w sklepach, może poza jednym, bo Jedna mi gitara wpadła naprawdę w oko od wielu, wielu lat. Nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego można zrobić. To jest pierwszy model Jeffa Becka naprawdę zrobiony przez Fendera. To jest po prostu instrument, który nagle widziałem, że on ma po prostu dokładnie te rzeczy, które ja chciałem mieć. Znaczy, wiesz, zdecydowanie kołkowaty, ogromny, gruby gryf, blokowane klucze, mostek, który można wibrować w sposób taki, że się to nie rozstraja za bardzo, ten zerowy próg, to wszystko. No oczywiście ja nie gram na przystawkach środkowych, tylko używam neckowej i bridge'owej, ale to naprawdę to był pierwszy instrument, jeśli chodzi o Stratocastera, bo wcześniej, bo to był początek 90. lat, chyba 91. on wypuścił tą gitarę, a wcześniej po tych wszystkich moich modyfikacjach, jak usłyszałem na przykład Van Halena w Norwegii, w garażu podziemnym akurat Jackson wypuścił Beat It. I myśmy słuchali z kolegami Beat It i nagle pojawiła się solówka gitary i ja stanąłem jak wryty i w ogóle nie wiedziałem, na czym to w ogóle jest. Czy to jest klawisz, czy to jest jakaś, nie wiem, no na gitarze. No więc zacząłem śledzić, że to jest po prostu Floyd Rose razem z tą techniką tappingu. Dopiero się zacząłem troszeczkę tego uczyć. No i miałem Stratocastera, w którym wywaliłem, rozumiesz, pod ogromną dziurę i włożyłem sobie Floyd Rose'a. No dzisiaj bym tego nie zrobił, bym sobie od razu kupił gitarę z Floyd Rose'em, a nie niszczył instrumentu. No i tak cały czas człowiek po prostu nasłuchiwał, patrzył, doglądał, czytał, na czym to wszystko polega, wiesz, i tak i przystawki, i mostki, i klucze, i to, i tamto. No, a tak od 15 lat, oprócz tego, to oczywiście ja dobieram sobie te wszystkie rzeczy pod swoją, jakby, no, preferencje jakieś, no, jeśli chodzi o grubości, o przystawki brzmiące, takie, które mi się podobają. I to jest właśnie proste, tylko kwestia jest po prostu bardzo precyzyjnego dobrania tych wszystkich rzeczy i zmontowania, bo to też tak jak pudełko czekoladek, nie wiesz, na co trafisz, akurat złożysz to wszystko i to niekoniecznie może się odezwać. I domyślam się, że... Ale w większości się odzywa. Domyślam się, że mimo tego, że w tej chwili mamy kolosalny rynek gitarowy wręcz, to w twojej stajni gitarowej wszystkie instrumenty są podstemplowane twoją ręką. Podstemplowane są. Wiesz, to ja ich nie produkuję w jakiejś ilości przemysłowej, jak nie sprzedaję. Najwyżej, nie wiem, podarowałem chyba że trzy gitary moim kuzynowi, jakąś dla Anny Dymnej na aukcję dałem, bo uważałem, że warto. Też chyba do jakiegoś radia też na jakąś aukcję właśnie wspomagającą, to też oddałem taką gitarę. Więc w sumie, wiesz, to nie na sprzedaż, właściwie to tak mówiąc szczerze, dla własnej satysfakcji i tak, że czasami niektórych nie lubię, bo nie chcę z kolei znowu zmieniać projektu, ale to są takie moje wewnętrzne, wiesz, coś albo jest na 100% udane i wtedy lubię na nią spojrzeć, zawsze, wiesz, i zastroi, i zagra, i fajnie wygląda. To takie, musi być wszystko ładnie razem zgrane. Mówiłem, że fajny facet?
wielki gitarzysta i jeszcze wielkie serce ma. Darek Kozakiewicz z nami, wracamy za tydzień. Zdrowia, trzymajcie się, bye bye.